Hej. O, hej, wpadłam na kawkę. Jasne, biała, czarna? A, może czarną. Jasne. A co tam? Czym Zuzka by była taka zachwycona? O tym słyszałam. A wiesz co, to są takie nasze babskie sprawy z Adrianem. No okej. Okay. W sumie to nie moja sprawa, ale... szkoda, że pokłóciłyście się z Zuzą. No szkoda. No, a tak by the way znalazły się pieniądze? Jakie pieniądze? No te, co zginęły. Słuchaj, ja naprawdę znam Zuzkę i wierzę, że ona czegoś takiego by nie zrobiła. Ale o czym ty do mnie mówisz w ogóle? Czekaj. Co ona tobie właściwie powiedziała o całej tej sytuacji, co? No, powiedziała, jak wróciła ze stolu, powiedziała, że oskarżyłeś ją o zabranie pieniędzy. Ale to jest jakiś absurd, przecież ona nie jest złodziejką. Ale co? Ona naprawdę coś takiego ci powiedziała? No tak, a coś się nie zgadza? No wszystko się nie zgadza. Kochani, ja was bardzo proszę, to są klienci, tak? Moglibyście się kłócić gdzieś indziej? Bardzo proszę. Nie wiem, może coś pomieszałem. Nie, no ona jest po prostu bezczelna, no. Moi drodzy, naprawdę, tak? Tu się pracuje, poza tym ja limit kobiecych łez na dzisiaj wyczerpałem, więc bardzo proszę. To możemy pójść na zewnątrz? Tak. Dziękuję. A ty gdzie? Zaraz wracam. Przepraszam, też tu pracujesz, tak? No, zaraz wracam. Zaraz, czyli chcesz powiedzieć, że nie pokłóciłyście się o pieniądze? Dokładnie to ci chcę powiedzieć. To o co? A czy to jest ważne w ogóle? Tak, ważne. O co się pokłóciłyście? No właściwie to o ciebie. O mnie? No o ciebie, ale ja się w to nie chcę mieszać, okej? Okay? Już jesteś wmieszana. Jak było? Słuchaj, ja ci powiem tak. Ty jesteś fajny gość, ja cię bardzo lubię. Jeżeli wy jesteście z Zuzą w takim szczęśliwym związku, ona jest taka super i uczciwa i tak dalej, no to ja nie będę się w to wtrącać, nie? Nie rozumiem, co ty do mnie mówisz w ogóle. O coś. Dobra, ale to jest sprawa między Moniką a Zuzką, tak? No, co cię to... Do jasnej cholery, jak było? Lazła ci na siłę do łóżka, okej? Okay? Co? No. Nie wierzę, ale Zuzka mówiła, że tak nie było. A, no to jak Zuzka tak mówiła... A przepraszam, a skąd ty to wiesz? Bo mi to powiedziała, po prostu, wiesz? Wykorzystała to, że byłeś narąbany i wskoczyła ci do łóżka na siłę. Ale oczywiście ty nie musisz w to wierzyć. To prawda? No, znaczy, no zależy jak na to spojrzeć, no bo... Jeszcze 5 minut temu, do jasnej cholery, podpowiadałaś mi, jak spędzić wieczór z Zuzką. Wszystko wiedziałaś. No bo ja wam kibicuję jako parze, no po prostu, no... Małkowska, a żałosne. No co, miał prawo wiedzieć. Zuzka, nie wiem, czemu nie odbierasz, ale powinnaś, bo mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Bardzo ważnego. Odbierz.